sprzęt mogą używać zarówno dzieci, jak i dorośli. Schorzenia takie jak dziecięce porażenie, osób dorosłych Parkinson, wszystkie neurologiczne urazy, urazy ortopedyczne, osoby w wypadkach samochodowych. Tak więc jest to sprzęt do szerokiego grona pacjentów. RobotoGate jest to system rehabilitacji, gdzie usprawniamy chód po jakichkolwiek neurologicznych urazach, czyli mózgowych porażeniach, tak, po wypadkach różnych i albo poprawiamy, albo odzyskujemy, bo są pacjenci, którzy nie potrafią chodzić po uszkodzeniu na przykład rdzenia kręgowego. Oczywiście są wskazania, są również przeciwwskazania. Nie będziemy musieli jeździć po Polsce i szukać takich maszyn, żeby tutaj usprawnić syna. Syn od sierpnia będzie mógł już zdjąć gips i podjąć tutaj rehabilitację i naprawdę jest nam niezmiernie, tutaj jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy tutaj dalej uczestniczyć i w tym przy tej maszynie. Fajnie było. Poczułaś różnicę? Tak. A powiedz, co fajnego było w tej maszynie? No tak dziwnie się chodziło. Rehabilitacja to nie tylko mury, ale też sprzęt i bardzo cieszymy się, że do Promyka trafia najnowocześniejszy sprzęt na świecie. Jak pani dyrektor wspomniała, jest to pierwsze tego typu urządzenie w naszym województwie. Łatwiej otwierać boiska, łatwiej otwierać stadiony, ale trzeba pamiętać również o tym, że są ci, którzy tej pomocy potrzebują, stąd zakup tego robota. Cieszę się z tego, oby nikt nigdy nie musiał z niego korzystać, a jeżeli będzie taka potrzeba, to żeby przy pomocy tego robota odzyskać pełną sprawność, bo to jest chyba najważniejsze w życiu, być zdrowym i sprawnym.